Kolejny raz najmłodsi mogli spełnić swoje marzenia o zostaniu gwiazdą estrady. W klubie Podłęże odbył się mini playback show. Konkurs, jest to konkurs muzyczny. Adresatami tego konkursu są dzieci z przedszkola, dzieci ze szkoły podstawowej oraz pierwszych klas gimnazjalnych. Dzieci jest zgłoszonych 70, więc jest to bardzo dużo. Ocenia jury w składzie pani Kulikowska, instruktor teatralny MCKS-u, pani Natalia Szlachetka, instruktor plastyczny MCKS-u oraz Magdalena Łytek, studentka artoterapii oraz animacji kultury. Repertuar przeróżny, od nowych hitów poprzez nieśmiertelne utwory jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat. Największą popularnością cieszyły się dwa utwory: Shakira, Waka Waka oraz My Słowianie autorstwa Donatana i Kleo. W tym roku to dominują Słowianki. Myślę, że dzieciom bardzo podoba się ta skoczna melodia i mamy dużo Słowianek. Ale mam nadzieję, że w grupie starszej będzie repertuar urozmaicony. Sam występ to nie wszystko. Uczestnicy musieli przygotować specjalne stroje i ucharakteryzować się na swoich idoli. Dla wielu z nich był to pierwszy występ przed tak szeroką publicznością. Ten jest w naszym mieście niewinny, tak mam malowany dziewczyny. To jest taki konkurs, który pozwala dzieciom oswoić się ze sceną. Wymaga oczywiście uzdolnień plastycznych oraz dużej pomocy i inwencji twórczej rodziców, ponieważ dzieci muszą się przebrać i wyglądać tak jak ich idol. Natomiast oczywiście nie wymaga już zdolności wokalnych. Myślę, że to jest taki pierwszy konkurs, gdzie dziecko faktycznie może pokonać swoją tremę i zobaczyć, jak to jest wystąpić przed taką szeroką publicznością. Śpiewać jeszcze nie musieli umieć, w końcu to mini playback show, ale obycie z estradą z pewnością okaże się wskazane na przyszłość.